dobiega końca powoli chiński rok smoka, który był uważany za dobry, ale nie dla wszystkich był dobry, więc gdy się spogląda na rok 2013, a byłem niedawno z delegacją Rady Europy w Nowym Jorku, w siedzibie ONZ, to tam panują nastroje raczej minorowe, że wzrasta niestabilność, jest tyle regionów świata ogarniętych konfliktami, nie wiadomo co na Bliskim Wschodzie, co się zdarzy w relacjach Izrael-Iran, Izrael-Palestyna, że będzie prawdopodobnie inwazja, w sensie operacji militarnej niezbędnej w Mali, więc chciałbym mimo tych prognostyków życzyć, żeby to był rok spokojny, żeby był pomyślny, żeby był lepszy niż kończący się rok 2012, bo on chyba nie był najlepszy dla Polaków, a więc abyśmy mogli powiedzieć, że słusznie kierujemy się optymizmem i jesteśmy zadowoleni z tego, że skończył się rok 2012.